Witam wszystkich. Dowiedziałem się, że na dniach wychodzi kolejny artykuł z serii o obronie królewsko-indyjskiej, który napisałem i pojawi się oczywiście tak jak zawsze w czasopiśmie MAD. I tak jak przy artykule numer 2 o ruchu goniec E3, tak samo tutaj chciałem nagrać taki film, który pokaże, jakie warianty przeanalizowałem, co zaproponuję czytelnikowi, żeby było wiadomo, czego można się spodziewać, czy warto kupić, czy nie warto, to już pozostawiam ocenie oglądających. I tak jak mówię tydzień temu, nawet trochę dalej, trochę więcej niż tydzień temu, mogło to być nawet ponad 2 tygodnie. Nagrałem filmik, w którym zająłem się ruchem goniec E3, bije D4. Dla chętnych odsyłam do filmu, który właśnie wrzuciłem. A dzisiaj zajmiemy się ruchem D5. Jest to ruch, który spopularyzował Tigran Petrosian, mistrz świata, i który sobie nawet tak mówił pół żartem, pół serio, że kupił mieszkanie dzięki przeciwnikom, którzy odważyli się grać królewsko-indyjską przeciwko niemu. I faktycznie jego wyniki były niesamowite w tym systemie, więc należy go potraktować na pewno poważnie. Dlaczego ten system jest troszkę nieprzyjemny? Ponieważ jeżeli białe zrobią czy roszadę, czy goniec E3, to tak jak mówiłem, będę proponował EBI ED4 i mamy swoją ulubioną strukturę, którą mam nadzieję, że będziemy idealnie rozumieć, a przeciwnicy niekoniecznie. Ruchem D5 białe od razu wyjaśniają sytuację w centrum, zamykają to centrum i w tym momencie gra przerzuci się na flanki. O wszystkich praktycznie planach w tej pozycji, czy dla białych, czy dla czarnych, będę mówił w artykule, a tutaj po prostu tak na szybko w miarę przejadę te warianty, które ja proponuję. Najlepsze posunięcie A5, zdecydowanie najbardziej popularne. I tutaj głównym ruchem jest goniec G5. Można też zagrać roszada. Była taka słynna partia Naumkin Smirin. I tutaj na przykład plan C2, skoczek C5. Tutaj goniec G5, H6. Goniec E3, B6, skoczek D2 i Smirin zagrał goniec G4. Odsyłam do artykułu, tam będzie świetna jest ta partia właśnie Naumkina ze Smirinem, polecam obejrzeć. W każdym razie głównym posunięciem w tej pozycji jest goniec G5 i teraz czarny musi zagrać H6, ponieważ załóżmy, że czarny zagra skoczek A6, to już jest posunięcie według mnie niedokładne. I teraz po skoczek D2 biały osiągnął idealnie harmonii, taką harmonię w pozycji, jaką chciałby osiągnąć. W momencie, gdy teraz zagramy H6, to goniec odchodzi na E3 i te wszystkie figury stoją perfekcyjnie. Białe za chwilę zagrają A3, B4, C5 i nawet mogą zwlekać z roszadą, ponieważ żadne skoczki H5 w tym momencie nam nie działają. F5 nie będzie miał takiej mocy, bo po F3 białe zachowały jakieś tam tempa w porównaniu z innymi wariantami. No, należy tej pozycji zdecydowanie unikać. I po goniec G5 skoczek A6, przepraszam, po goniec G5 H6, które należy zagrać, jest to ruch obowiązkowy w tej pozycji. Goniec H4 skoczek A6, skoczek D2 i tutaj głównym posunięciem jest hetman E8, ale ja zdecydowałem się zaproponować coś, co jest troszkę rzadziej spotykane, a goniec D7. Chciałbym pokazać, dlaczego nie proponuję praktycznie żadnych wariantów, które są zaproponowane przez większość autorów książek o obronie królewsko-indyjskiej, którzy w tej pozycji proponują ruch goniec H6, znaczy skoczek H7, powiedzmy B3 i teraz goniec H6. Jest to główne posunięcie, jak widać w bazie na poziomie 2400+, na około 250 partii, zagrane 219 razy, więc praktycznie 90% czasu. Jednak ja uważam, że to posunięcie jest lekko niedokładne już. Po wnikliwej analizie partii i wariantów do tego artykułu uważam, że po ruchu wieża B1, tutaj goniec C5, główny wariant, hetman C1 i tu są różne posunięcia. Niestety według mnie żadne z nich nie daje wyrównania. Zwróćmy na przykład uwagę na to, jakie warianty zaproponował arcymistrz Bożkow i mistrz międzynarodowy Vigorito w swoich książkach. Oni proponowali F5, jednak uważam, że ta pozycja jest przyjemniejsza dla białych, co potwierdzają warianty takie jak wieża E1, goniec E3, G3, goniec F2, wieża D1, skoczek F6 i B4. Uważam, że tutaj czarny nie ma adekwatnej gry. Na przykład Kornew w swojej książce pisze, że tutaj po skoczek G4 czarne mają szanse, kontrszanse, pozycja jest niejasna, ale po wieża F1 białe mają trwałą przewagę. Jeśli ktokolwiek z Was chciałby poszukać jakiegoś wzmocnienia w tym wariancie, to
będę bardzo wdzięczny za jakiekolwiek informacje. Ja tutaj po prostu nic nie znalazłem dla czarnych. Drugim posunięciem, które jest tutaj popularne, to są jest ruch C6 proponowany zarówno przez arcymistrzów Bołagana i Kotroniasa. Jednak prosty ruch, skoczek A2, C bije D5 zaproponowany przez Bołagana. Kotronias proponuje zagrać goniec E3, ale po B4 bijemy pionem i skoczkiem oczywiście. F5 i teraz ruch kluczowy C5, który po prostu detonuje całe skrzydło hetmańskie i całe centrum. Również silnik tutaj zgadza się z tym, że pozycja czarnych jest po prostu kiepska. I wróćmy do C bije D5, B4, AB, AB, goniec E3 i E bije D5. Z przewagą pionową na skrzydle hetmańskim. No tutaj już widać, że jest 3 na 2. Ten na D6 niby nie jest słaby, ale białe mają duże szanse na wyrobienie wolniaka, a inicjatywa czarnych na skrzydle królewskim jeszcze się w sumie nie zaczęła. Więc no tak jak mówię, no te pozycje mi się strasznie nie podobają i dopiero w momencie, gdy zacząłem pisać ten artykuł, to sobie uświadomiłem, jak nieprzyjemne te pozycje tutaj bywają. Jeszcze tutaj dodam, że jeden z autorów proponuje e bije F4, ale według mnie jest to totalnie antypozycyjne. Goniec E3, wieża F1, F4, B4. No tutaj białe, jak widać, ma bardzo prosty plan. Ustabilizować sytuację i po prostu jechać na skrzydle hetmańskim. Wiem, że te warianty, które w tym momencie pokazuję, są długie, ale jeśli ktoś chciałby zobaczyć po prostu, dlaczego ja uważam, że te linie dla czarnych nie działają, no to jest po prostu cała analiza, którą ja przeprowadziłem, tych wszystkich książek, które posiadam. I no muszę powiedzieć, że może to być w jakiś sposób buńczuczne albo jakieś, nie wiem, niemiłe, że się nie zgadzam z tymi autorami, ale no po prostu uważam, że wszystkie książki, które mam z tym wariantem są złe. Te artykuły, które, te warianty, które ci autorzy podali, to one po prostu nie działają. No i teraz, jak arcymistrzowie na poziomie nawet 2700 jak Bołagan napisali książki o tych wariantach, no to teraz ciężko mi było na przykład znaleźć coś, co może nie łatwo wyrówna, ale co uniknie tego typu pozycji, jakie widzieliśmy przed chwilą, że czarny zostaje z jakąś kiepską strukturą pionową, a biały ma bardzo prosty plan ataku na skrzydle hetmańskim. No i wymyśliłem dwa warianty. Pierwszy jest taki, żeby w tej pozycji po skoczek D7 nie grać hetman E8, tak jak wcześniej wspomniałem, tylko zagrać goniec D7. I dlaczego jest to różnica? Bo przeważnie jest tak, że gramy ten hetman E8, goniec D7 i tak, żeby zatrzymać tutaj atak na skrzydle hetmańskim, ale tak jak mówiłem, o tym wszystkim będzie w artykule. Jeśli zagramy najpierw goniec D7 i biały zagra naturalnie roszada, to możemy zagrać bardzo ciekawe posunięcie, którym jest skoczek C5. I grał tak nawet Kasparow. Co prawda w partii blicowej z Kramnikiem, jeśli się nie mylę, ale partię wygrał, ponieważ tutaj białe grają najczęściej B3 i teraz ruch, który jest według mnie gromem z jasnego nieba, skoczek bije E4. I o co tutaj chodzi? Chodzi o to, że poświęcamy pozycyjnie hetmana. Goniec bije D8, skoczek C3, hetman E1, wieża SF bije na D8 i teraz jedyną szansą dla białych na to, żeby próbować zdobyć jakąkolwiek przewagę, jest skoczek B1. Na przykład Kramnik z Kasparowem zagrał wieżę C1 i po skoczek A2, skoczek B4, ta pozycja już jest dużo lepsza dla czarnych, bo co prawda mamy tylko dwie lekkie i dwa piony za hetmana, ale no pozycyjna przewaga jest niesamowita. Czarne mają parę gońców, goniec na G7 za chwilę się otworzy, zdobyliśmy przy okazji pionka. Tutaj skoczek B1 jest głównym posunięciem i jak dalej grać? Skoczek bije E2, hetman E2, E4 i teraz dalej co się dzieje w tej pozycji, nie będę więcej nic zdradzał. Jeśli ktoś jest ciekaw mojej analizy, zachęcam do przeczytania artykułu, tam będzie ona rozszerzona. Wróćmy do pozycji tutaj, po goniec D7 roszada, skoczek C5 zaproponowałem pierwszy wariant właśnie związany z tym poświęceniem. Ale jeżeli nie chcemy święcić, jeśli przeciwnik nawet może nam to uniemożliwić grając po prostu A3, wtedy z przestawieniem posunięć musimy zagrać hetman E8 roszada. I wszystko przechodzi do głównych pozycji, no B3 chyba dokładniejsze niż roszada, bo żeby do A4 nie dopuścić.
W każdym razie, no tutaj skoczek k7, roszada, h5, teraz grozi g5 ze złapaniem gońca, więc f3. I tutaj, tak jak mówiłem, wszyscy praktycznie autorzy proponują ruch goniec h6. Ja jednak zdecydowałem się zaproponować goniec f6, które jak widać w bazie zostało zagrane tylko 27 razy na 250 partii około, ale tutaj czarny już ma dobry wynik po goniec f6. I jaka jest idea tego wariantu? Przede wszystkim wymiana czarnopolowych gońców. Jeżeli uda się wymienić te czarnopolaki, załóżmy, że biały powiedzmy zbije. Plan jest taki, żeby zagrać h4, hetman e7, skoczek h5, skoczek f4, powiedzmy król g7, wieża h8 i grać po tych czarnych polach. Także no, pozycyjnie plan banalnie prosty. Jeśli biały chciałby współpracować, to bardzo chętnie bym zobaczył tutaj bicie na f6. Jeśli goniec f2, to powiedzmy hetman e7. I już gramy po czarnych polach, na przykład wieża B1, goniec H4. Do dalszych analiz, tak jak mówię, odsyłam do artykułu i jeśli macie jakieś książki o obronie królewsko-indyjskiej, no to polecam nie tyle nie wierzyć tym autorom, co po prostu sprawdzić te warianty, bo tak jak mówię, no ja sprawdziłem, zdziwiłem się, jak słabe są te linie i no to są takie dwie świeże idee, które zaproponowałem w artykule. Także jeszcze raz, po raz 25 zachęcam do przeczytania artykułu w całości. Myślę, że ta analiza jest dosyć świeża i przede wszystkim przeciwnicy, jeśli grają ten ruch D5, to nie będą się tego spodziewać. Dzięki za uwagę i myślę, że przy następnym artykule również nagram coś podobnego. Trzymajcie się.